Dzień dobry, tu Jędrzej z Biura Podróży Szerokie Tory. Po ostatnich filmikach, takich mocno praktycznych, dzisiaj bym chciał przedstawić wywód bardziej filozoficzny. To znaczy, jechać czy nie jechać? A jeśli już jechać, to tak w ogóle po co? Ja najpierw zacząłbym opowiadać o tym, po co jechać. I wydaje mi się, że na tej podstawie będziecie mogli stwierdzić, czy te cele to, to chcecie zrealizować w swoim życiu i czy odpowiadają Wam warunki ich realizacji. A zatem po co jechać? Przede wszystkim po to, żeby doświadczyć przestrzeni. Bo podróż koleją transsyberyjską to jest jedyne w swoim rodzaju doświadczenie tego, jak wielka jest Syberia. Jak wielka jest Rosja, jak wielka jest Azja, w ogóle jak wielka jest kula ziemska. Rzecz w tym, że jak się jedzie pociągiem tak niespiesznie i powoli człowiek się zagłębia w tę wielką krainę na wschodzie, to z biegiem czasu zaczyna doceniać jej ogrom i pewnym zmysłem go odczuwać. Taka podróż lądem, podróż właśnie na przykład koleją transsyberyjską. To jest całkowite zaprzeczenie latania samolotami. Te loty to są takie skoki. Hop, hop, hop. Rano byliśmy w Polsce, po południu jesteśmy nad Bajkałem i, i znika ten element zagłębiania się w przestrzeń, zagłębiania się w, w tę odwiedzaną krainę i przygotowywania się na to, co nas czeka. Kolej Transsyberyjska to też chyba jedyne na świecie. Yy, doświadczenie związane z tym, że ten pociąg w pewnym momencie on zaczyna się unosić ponad przestrzeń i czas. To ten czas zaczyna się, zaczyna się z przestrzenią yy, mieszać, a wagon jest niejako w jakiejś innej rzeczywistości. O tym się bardzo trudno mówi, ale w zasadzie wszyscy, którzy jeździli dłuższe odcinki Transsybem, czegoś takiego doświadczali. I to naprawdę jest trudno opisać, bo widziałem w literaturze wiele prób, i, I nie trafiłem na taką jeszcze, która by to oddawała. Może jakąś poezję by trzeba o podróżowaniu transsybem zacząć wyszukiwać i czytać. To powolne takie zagłębianie się w krainę, to nie nazwał, że to jest taki rodzaj slow travel. Takiej podróży, w której nie chodzi o to, żeby się bardzo dużo działa, działo, żeby było dynamicznie, żeby mózg człowieka był przebodźcowany, tylko żeby wszystko odbywało się spokojnie płynnie i takim bardziej naturalnym tempem. Bo no właśnie, jestem przekonany, że podróż lądem, podróż pociągiem dla człowieka, dla organizmu człowieka jest bardziej naturalna niż skakanie samolotem. Podróż transsybem to także taki rodzaj czasów i sposób na osiągnięcie świętego spokoju. To parę razy miałem takie podróże, że było masę spraw przed wyjazdem do załatwienia. Wszystko trzeba było podopinać, zamknąć masę spraw, więc się biegało od rana do nocy. Ale ja już przed wyjazdem miałem ten luz, bo wiedziałem, że jak wsiądę do pociągu, to już nic nie będę musiał, bo pasażer nic nie musi. Śpi, je, spędza czas z ludźmi i nic nie musi. Ma pełen luz. Nawet nie musi na stacjach pośrednich wysiadać z pociągu. Herbatę pije, bo chce, a nie bo musi. Jest pełen luz i nie trzeba się niczym denerwować i niczym przejmować, bo ten pociąg dojedzie na stację docelową tego dnia, co ma, o tej godzinie, o tej minucie, co jest napisana w rozkładzie jazdy. Więc się niczym nie przejmujemy i jedziemy jest przy jakichś wyjazdach na Syberię, na przykład w okolicach Bajkału, też taki fajny czas, żeby człowiek się przestawił. Żeby zdążył zapomnieć o robocie, wyczyścić mózg, wyluzować się i potem z, tym, z tą czystą głową może ruszać w góry, w tajgę, zwiedzać okolice Bajkału, czy jechać w Autaj. I jest, wydaje mi się, w lepszym stanie jako podróżnik. Mam ma większe zdolności chłonięcia jakichś nowych bodźców niż y, jeśli się jednego dnia jest w robocie, a drugiego już jaką, jakąś okolicę się zwiedza. Po co jechać? Po to, żeby świat poznawać. No to jeden, jeden z podstawowych motywacji, żeby wyjść z domu i nie ruszyć w podróż. No i kolej transsyberyjsko tez, też daje tę możliwość i to powielokroć, bo z jednej strony... Podróżując Transsybem przez Rosję, czy, czy podróżując przez Mongolię aż do Chin, możemy obserwować na własne oczy bardzo fajny przekrój przez kolejne strefy krajobrazowe, przez kultury kolejnych narodów i to doświadczenie, że my to w czasie jednej podróży na własne oczy widzimy, ten, ten taki kalejdoskop, jest cenne i z niczym nieporównywalne. Przy tych przeskokach lotniczych tego efektu poznawczego nie osiągniemy. No i tych miejsc, które można zobaczyć podczas podróży koleją transsyberyjską, czy to w stronę Władywostoku, czy to w stronę Pekinu, jest masę. O tym było parę pierwszych filmów. No i tam pokrótce, jak wymieniałem te, te, te poszczególne punkty, gdzie się warto zatrzymać, to się tego zebrało naprawdę dużo i były to miejsca bardzo różnorodne. Także można naprawdę dużo miejsc odwiedzić i je zobaczyć, poznać przy okazji podróży koleją transsyberyjską. A druga strona jest taka, że ludzie, głównie rosyjscy pasażerowie, yy, którzy podróżują transsybem, oni się tam czują, jakby byli u siebie w domu. Więc my jednocześnie, jako ich w, współpasażerowie, też jesteśmy u nich w domu. Znaczy można zobaczyć, jak oni na co dzień żyją, jak są ubrani, yy, co jedzą, co, co babcie z domu w tych torbach za kotlety przyniosły, jak te kotlety smakują, bo wiara się tam częstuje wzajemnie. Yy, I podróż pociągiem... Też ta domowa atmosfera sprawia, że ludzie są. No to jeszcze od ich charakteru zależy, ale jeśli mają taką skłonność, to, to dosyć szybko się otwierają, i ta podróż zaczyna nabierać takiej większej głębi, bo już nie chodzi tylko o to, żeby zobaczyć jakieś widoczki czy sfotografować dzieci, które gdzieś tam się bawią, tylko, no właśnie, jak chociaż trochę tam rosyjskiego złapiemy, czy podejmiemy próbę, że nie znamy, ale spróbujemy potem rosyjskiemu mówić. To to wejdziemy z ludźmi w jakąś interakcję, i to, no, będziemy mieli szansę na bardzo cenne spotkania. No, ja sam muszę przyznać, że jak dużo jeżdżę kolejami po Rosji, to często dla mnie już mniejsze znaczenie ma skąd dokąd ja jadę i co tam będzie widać za oknem, ale bardziej jestem podekscytowany tym, kogo tym razem spotkam, czego się od niego dowiem i. I tego, że. że te, tym się cieszę zawczasu, że z fajną wiarą będzie można spędzać czas przy tym oknie z widokiem na brzozy. Jest jeszcze taki podstawowy warunek w odniesieniu do tego pytania: jechać czy nie jechać. To znaczy, chodzi o to, że jeśli jechać, to trzeba się na tę podróż otworzyć i na płynące z niej doświadczenia. Mam na myśli to, że nie można się nastawiać, jak to będzie w czasie tego wyjazdu, bo może być zupełnie inaczej niż w jakiejś opowieści, którą usłyszeliście, niż w jakiejś relacji z podróży, z jakiegoś filmu, dzięki czemu ta, ta wasza podróż może mieć taki autentyczny i dziewiczy charakter. Tu chodzi mi o to, że jak się jedzie do Paryża, to wszyscy widzieli na obrazkach wieżę Eiffla i po prostu jadą na własne oczy zobaczyć to, co i tak już widzieli, potwierdzić to, to swoje wyobrażenie i zrobić sobie zresztą takie zdjęcie, jak wszyscy inni na tle tej samej wieży Eiffla. A z podróżami koleją transsyberyjską, w ogóle z podróżami po Rosji, jest tak, że no, trzeba być przygotowanym na to, że wieża Eiffla może stać do góry nogami. Albo leżeć. Albo że jej na przykład akurat tej wieży Eiffla nie będzie, a zdarzy się coś innego, równie fajnego, a może jeszcze ciekawszego. Tak jak jeździmy z grupami z Moskwy do Władywostoku i tam jest chyba siedem różnych odcinków tych kolejowych, to na koniec, tak podsumowując tę podróż, wspominając jakieś tam ciekawe momenty, to zwykle dochodzimy do tego, że każdy ten odcinek był inny i to głównie wynika nie z tego, że, że inne widoki były za oknami, że gdzieś była Nizina zachodnio-suberyjska, a jak jechaliśmy bajkalską, morską magistralą to były góry, tylko dlatego, że byli inni pasażerowie i z tego wynikała inna zupełnie atmosfera tej podróży i inne wrażenia. Nie, nie nastawiajcie się na to, że jak ktoś powiedział, że, że transsyp to jest taka fiesta na, na kołach, nie? Wszyscy tam się bawią nieustannie, piją i nie śpią, to że wam się też tak trafi. Równie dobrze się może trafić, że będzie atmosfera senna i no, napić to się będzie można rosołu. Z zupki chińskiej, z uzbeckimi gastarbeiterami, którzy wypełnią wagon, ale może w, w kolejnym pociągu będzie zupełnie inaczej. Natomiast jest to podróż autentyczna. Wnioski to już każdy musi sobie sam wyciągnąć. Zresztą, jakby się komuś udało jakieś wyciągnąć, to proszę się podzielić w komentarzach. Może uda nam się jakąś fajną dyskusję podróżniczą. Filozoficzną nawiązać. Ja na koniec bym sobie jeszcze pozwolił na sformułowanie kilku takich pytań kontrolnych odnośnie tego, czy jechać, czy nie jechać. To znaczy, po pierwsze, to co przed chwilą mówiłem. Czy, czy jesteś w stanie się otworzyć na, na to, co podróż przyniesie, zapominając o jakichś swoich wyobrażeniach czy y, oczekiwaniach, i po prostu cieszyć se, się z tego, jaka ta podróż w rzeczywistości jest i, i z tego, co się właśnie dzieje. Y, druga rzecz. Czy, czy w podróżowaniu chodzi ci o spotkania z ludźmi, czy raczej wolałbyś, żeby ci ludzie byli gdzieś za, za ścianą, za szybą, czy, czy dalej, bo w pociągu po prostu ci ludzie są wszędzie. Potem kwestia, jakie masz oczekiwania co do warunków, że tak powiem, bytowych, znaczy czy te ciasne, stosunkowo ciasne, przedziały albo wagon płackartny, gdzie śpią na jednej przestrzeni 54 osoby, że tam dwie toalety na wagon przypadają, czy to ci mm, odpowiada, no i jeszcze jakie masz podejście do czasu? Czy jak ten pociąg będzie jechał drugą, trzecią dobę przez Syberii. Przez Syberię, to będziesz się cieszył, że można kontemplować przestrzeń i doświadczać tego jedynego w swoim rodzaju przejazdu, tego uczucia, że coś, ten, ten wagon gdzieś tam unosi, czy raczej będziesz się denerwował, że ten pociąg tak wolno jedzie, a tyle można by w życiu w tym czasie zrobić? No Odpowiedzi na te pytania pewnie wyniknie odpowiedź generalna. Jechać czy nie jechać? Mam nadzieję, że to będzie odpowiedź tak i że się gdzieś w którymś pociągu albo na którejś przesiadce zobaczymy. Tymczasem dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.